To, co proponujemy w tej ustawie, to jest zniszczenie czegoś, co działa dobrze. Jeden z niewielu aspektów sądownictwa, które działa u nas jakoś przyzwoicie, to jest ta konwencja haska, która przynajmniej działa szybko. Nie wiem, dlaczego chcemy zarażać system działający dobrze naszym imposybilizmem, naszą przewlekłością, tą plagą niekończących się odwołań, wstrzymywaniem wyroków. Oczywiście, że wyroki bywają niesłuszne. Oczywiście, że to się zdarza. Nie ma systemu idealnego i nie da się zbudować świata idealnego. Należy wyrzec się takiego w ogóle utopijnego podejścia, że zbudujemy świat idealny, jak będziemy w nieskończoność sprawdzać podejmowane decyzje. Nie da się tego zrobić. Jeśli będziemy wstrzymywać, przewlekać, odkładać wykonywanie wyroków, to spowodujemy być może w jednym na 100 przypadków, prawda, odwrócimy jakiś niesprawiedliwy wyrok, ale w 99 przypadkach spowodujemy, że ktoś będzie przewlekał wykonanie słusznego wyroku, a w tym czasie czas leci, dzieci dorastają u rodzica, który je uprowadził. W ten sposób legalizujemy de facto bezprawie, które się wcześniej dokonało. Absolutnie jest to droga donikąd. Zwłaszcza w wykonaniu, nie wiem dlaczego więcej władzy uznaniowej sądom chcą po raz kolejny dawać politycy PiS-u, którzy tyle razy przestrzegają przed tam kastą sędziowską, przed zbytnią samowolą sędziowską. No to tam, gdzie jest prosta sprawa, konwencja haska działa na tej zasadzie, że się ustala po prostu właściwą jurysdykcję. Tak? Jeśli dziecko zostało w sposób nielegalny przemieszczone z kraju do kraju, to po prostu wraca pod... To nie jest ostateczne rozstrzygnięcie, przy kim ma być dziecko, tylko wraca pod jurysdykcję kraju, w którym powinno to być rozstrzygnięte. Koniec, kropka. Chcemy dać znowu więcej władzy uznaniowej sądom w sytuacji, kiedy na tym odcinku działa właśnie ściśle sformalizowany, dobrze wycyzelowany mechanizm międzynarodowy. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego po raz kolejny PiS potyka się o własne nogi i zaprzecza temu, co sam mówi. Jeśli nie ufać, jeśli tak jesteście nieufnie nastawieni do sądów, to czemu dajecie im więcej arbitralnej władzy w kolejnym przypadku? Jestem przeciwko temu rozwiązaniu. Dziękuję serdecznie.